Przyjechałam i miałam rozstawiać swoją książkę. Miałam ją sprzedawać, e-booka mojego dla dużych dzieci. E-book możecie kupić u mnie, wystarczy napisać pliw do mnie. No w każdym razie, zamiast tego poszłam w poszukiwaniu, w sumie nie wiem czego, ale znalazłam baloniki. I tam zdmuchnęłam sobie balonika, a potem z jednym chłopakiem udałam się spożyć pewien środek narkotyzujący, mianowicie taki lek o nazwie ketamina. Podczas tego uprawialiśmy seks przy wszystkich ludziach, w sensie oni byli gdzieś tam dalej przy scenie, ale my byliśmy niedaleko i było słychać mnie cały czas, jak wiadomo, jak mam orgazm. Ja chciałam tego, ale nie sądziłam, że to będzie miało takie skutki. On powiedział mi jeszcze takie słowa, które zostawię dla siebie, ale potem rano nie umiałam się opamiętać. Chodziłam w te i we w te, nie wiedziałam, co mam z sobą zrobić za bardzo. Więc stwierdziłam, że idę po prostu na poszukiwania dalej tej ketaminy. No, ale tak naprawdę w głowie przewijały mi się różne rzeczy. Raz chciałam to, raz chciałam coś zjeść, raz chciałam iść potańczyć, raz pośpiewać. I tak trochę się zagubiałam. Zagubiłam się troszeczkę. W pewnym momencie wzięłam różdżkę do ręki. Ja chciałam jeszcze wystąpić w ogóle tam na scenie, ale nie było takiej możliwości. A cały czas próbowałam jakby to zrobić i potem już mnie rękami stamtąd zabierali, bo weszłam na tą scenę w końcu. No. Wzięłam różdżkę magiczną, znaczy nie wiedziałam, że jest magiczna, jakby ja wierzę w magię, wierzyłam w magię, ale nie sądziłam, że ta magia naprawdę aż tak istnieje. No i wzięłam różdżkę. Najpierw wzięłam taką zwykłą, drewnianą, potem wymieniłam na jeszcze inną, a na sam koniec wymieniłam na taką turkusową, dojebaną różdżkę, wielką, taką mocarną. No i wzięłam tą różdżkę. No i tak z nią chodzę i chodzę. Nawet nie zorientowałam się, że jestem w pół naga. Jakaś kobieta przyszła i owiązała mi moją pusię, żeby nie było jej aż tak widać, bo ja chodziłam tak po prostu po nagu, bez stanika, bez niczego, po całym festiwalu. No i co? I trzymając tą różdżkę w ręku, w pewnym momencie zaczęły do mnie przychodzić pewne dźwięki, pewne głosy. Dosłownie słyszałam głosy, które... To nawet nie były głosy, to była jakby intuicja, która mówiła mi, co teraz należy zrobić z tą różdżką. No i miałam w głowie różne obrazy, gdzie po prostu ja sobie tą różdżką przy wszystkich muszę zrobić dobrze. Takie coś do mnie przyszło. I ja nie chciałam tego zrobić, bo nie czułam się jeszcze na tyle odważna. Znaczy, być może byłabym do tego zdolna, ale nie byłam w stanie tego zrobić wtedy. I ta różdżka wypadła. I to był, jak wiecie, znaki od wszechświata działają. Są w różnej postaci, trzeba być uważnym. I to był znak od wszechświata, żebym odpuściła sobie tą różdżkę, dała sobie z nią spokój. Jednak ja, jak dziecko, patrząc na ten kolor mój ulubiony, mówię, nie, no ja muszę mieć tą różdżkę. I wzięłam ją z powrotem. I znowu zaczęły do mnie przychodzić bardzo intensywne dźwięki, żeby to znowu zrobić sobie tą różdżką przy wszystkich dobrze. I ja znowu tego nie zrobiłam i ta różdżka wypadła po raz drugi i tak po raz trzeci. Aż w końcu w pewnym momencie przyszedł jeszcze do mnie mój kumpel, ten 60-letni, który mnie tam przywiózł, który zresztą kupił mi tą różdżkę. I mnie zaczął odciągać tam od tych ludzi i tak dalej, aż w końcu ktoś go zabrał stamtąd, bo on się podawał za mojego opiekuna duchowego i w sumie w jednej stronie nim był, a w drugiej stronie nim nie był. No w każdym razie zabrano go. No i co? I ja w tamtym momencie też powinnam była opuścić ten festiwal, a jednak zostałam z tymi ludźmi.
No i chwilkę tam z nimi posiedziałam i w pewnym momencie jedna kobieta mówi, to chodź, idziemy do organizatora. I podała mi rękę. Ja jej zaufałam, iż zaczęłam iść z nią w stronę organizatora. Jeszcze po drodze pogadałam, podeszłam do jednej osoby, tu coś chciałam, do drugiej osoby, tu coś chciałam, ale byłam nieogarnięta bardzo umysłowo, w sensie, że wszystko mi się mieszało, że chciałam tutaj być, ale nie umiałam sobie znaleźć jednej osoby, z którą by tak pobyć dłużej, coś, może nawiązać jakąś relację bliższą, bo ja tego potrzebowałam, a gdzieś to zbywałam na dalszy plan, mając metryk w głowie z tym, co mam robić. Jak wiemy, książki nie udało mi się wtedy sprzedać. No i co? Podeszliśmy tam do tego organizatora, którego nie było. Usiadłam z ludźmi, którzy właśnie mieli przed chwilą koncert. Chwilkę z nimi porozmawiałam. I znowu zaczęły przychodzić mi do głowy różne rzeczy, że chciałabym pocałować tą dziewczynę, chciałabym pocałować tego chłopaka. Takie dosyć poligamistyczne myśli, których nie realizowałam z po prostu... nie wiem, wstydu albo strachu przed tym, jak oni zareagują. Mimo, że już to przerabiałam, że nie ma się czego wstydzić, a niczego bać. Że po prostu to są naturalne uczucia i emocje i to jest normalne, że jesteśmy ludźmi i że chcemy doświadczać miłości. Być może, nie wiem, bałam się, że to za szybko, żeby kogoś nie znać i od razu go pocałować. Chociaż nieraz tak było. W moim życiu się zdarzały takie przypadki. Tak, teraz napomknę o tym, że ja wtedy byłam trzeźwa lub może wtedy, nie wiem, zapaliłam coś. No nieważne, w każdym razie siedzę tam i za chwilę patrzę na górę i podszedł policjant z panem z pogotowia. No i pytałem się mnie, jak mam na imię, skąd jestem i tak dalej, a ja zaczęłam zachowywać się jak szalona po prostu i zaczęłam odpowiadać, że nie wiem, nie wiem, nie wiem, jakie to ma znaczenie. Bo dla mnie wtedy, ja miałam bardzo poprzestawione w głowie przez pewnych duchowych nauczycieli i czułam po prostu, że to jest nieważne, kim jestem, bo wszyscy jesteśmy jednością. I tak sobie to wkręciłam na maksa, że nawet jak ktoś mówił do mnie, cześć, jestem, nie wiem, Maciek, to ja nie odpowiadałam mojego imienia, tylko po prostu byłam jak... albo mówiłam, jakie to ma znaczenie. I nigdy się nie przedstawiałam. Znaczy nigdy, no rzadko się przedstawiałam. A jak się przedstawiałam, to jakoś tak dziwnie odpowiadając. Bo czułam, że ludzie nie chcą znać mojego imienia, nie wiem czemu. No i co? I przyjechali. Zabrali mnie, ja zaczęłam płakać nagle. No i tam ja mówię, że ja mam psa, że ja nie chcę go zostawiać. Kobieta mówi, że się zaopiekują moim pieskiem, że gdzie mam psa. Ten pies właśnie gdzieś sobie latał wolno, po prostu bez smyczy. No i co? No i zabrali mnie. Płakałam bardzo, a ta kobieta jeszcze na koniec powiedziała, ty, ale ona wie, że my się jeszcze tylko bawimy, że my się bawimy. I dla mnie to nie była w ogóle zabawa, dla mnie to nie było śmieszne, dla mnie to było okropne, dla mnie to było straszne. Dla mnie to było wręcz traumatyczne w pewnych momentach, że po prostu siłą zabrano mnie. I najgorsze było to, że nie mogłam się wypisać na własne żądanie, tylko musiałam tam być do końca, cały miesiąc, wiedząc o tym, że czas nie istnieje. Dla mnie to się naprawdę bardzo długo dłużyło, bo wiedziałam, że nie ma co zerkać na zegar, bo to tylko... no to pokazuje niby, że jest jakaś godzina, ale tak naprawdę to, że tam siedziałam, to trwało wiecznie. Ale jak patrzę na to teraz, to trwało nawet dosyć krótko i nie chciałabym tam więcej wracać i być tam dłużej. No więc tak oto trafiłam do szpitala psychiatrycznego. Jeszcze w karetce jakiś gościu robił mi palcówkę, ale o tym nikomu nie powiedziałam w sumie. No i tyle. Dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapki, skomentujcie, napiszcie coś ciekawego albo jakieś pytania. Także no. Tak to wyglądało z bliższego kątu. Bliższego punktu widzenia, z bardziej głębszego, jak to było, to właśnie w ten sposób się to wszystko zdarzyło. I dziękuję, było mi bardzo miło, że mogłam z wami o tym porozmawiać tutaj w tej naturce.
A, tam mój pieso. Także dziękuję Wam. Do zobaczenia. Story time. Let's go.